Siemano, witam serdecznie, z tej strony Porywa Zwłok. Serdecznie witam na moim kanale. Dzisiaj taka mała nowość związana z najstarszym moim sprzęcie. Dzisiejszy filmik będziemy nagrywać kamerą 360 stopni. Może jeszcze się skuszę na kilka filmików, ponieważ kamerę mam pożyczoną na kilka dni. Bardzo dziękuję Tobie, Patryku, za pożyczenie. A jestem uwalony. W każdym razie dziękuję, Patryku, bardzo za pożyczenie tej kamerki. Mam nadzieję, że początek filmu wystartowałem we właściwym kierunku, czyli tu jest Amfas. Będziemy grać, może obrócę kamerę, tak powinna być, właściwie, dobrze. Teraz możecie sobie w odpowiednim kierunku oczywiście obrócić kamerę. Będziemy grać na takim padzie. Oczywiście będziemy grać na Atari 2600, który zobaczycie tutaj. No i dla niepoznaki będziemy grać na takim czymś. To jest EEPROM. Na EEPROMie jest gra. Oczywiście o grze już wiecie wszystko, bo została wpisana już w tytuł filmu. No i co? Ograjmy. Ojej, dobra. Chyba źle mi się włożyło. Cartridge. No to co? Zróbmy gameplaya. Jeżeli będzie Was interesowało to, w jaki sposób gram, to możecie obrócić kamerę do tyłu. Jeżeli będzie Was interesowało to, w co gram, to możecie z przodu. Dobra, reset. Jest samolot. Oczywiście jestem mistrzem świata, nie? Nikt z Was nie ma żadnych szans na to, żeby mnie pokonać. Dobra, paliwa nie rozwalamy, mosty rozwalone. O! Co to jest, kurde ty? Stary pecetowiec, przyzwyczajony jestem do tego. Do grania na klawiaturze. O, czemu tak przyspieszyłeś, kolego? Bardzo pięknie, 1890 punktów. Już nie pamiętam, wiem, że niektóre wersje były takie, w których na mostach pojawiały się dość regularnie śmigłowce. Nie śmigłowce, Jezus, ja mówię. Czołgi. Nie, 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 czemu? Kurwa. W ogóle to jest, która to jest plansza? Zabierzemy paliwo, teraz statek. Można zabierać paliwo, strzelać i je nie niszczyć. Trzeba się ustawić w taki sposób, o, żeby tylko skrzydło dotykało paliwa. 4110 punktów. Dobra, lecimy na hamulcu. Lecimy na ręcznym. A, pięknie. Trochę mi ta kamera przeszkadza. Pięknie. A, nie, 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 przyspiesz, zwolnij. No, tu będzie problem. Dobra, pięknie, rozwiązane. I co, ktoś tak dobrze potrafi grać w River Raid jak ja? Jestem ciekaw, jak ten film w ogóle wyjdzie. Też wkurzające jest to, że ta kamera jest dosłownie na samiutkim środku mojego... A, szybciej! Ekranu. Paliło! Kurwa! No i co? I dałem się pokonać. 6750 punktów. Dobra. Jako, że to jest króciutki gameplay, czy ta kamera wskazuje w ogóle jakiś czas, jaki nagrywa? 4 minuty 53 sekund. No, tyle mniej więcej moi oglądający oglądają.
Więc ja sobie postanowię zagrać teraz na nie wiem, na Krzysia joysticku, nie. Pozwolę sobie zagrać teraz na Macie. Oczywiście, jeżeli nie patrzycie w tą stronę, to musicie spojrzeć do tyłu. Mam tutaj Mata. I zaraz rozwalimy system. Oczywiście nagram pewno kilka filmików. Ale znając życie, zanim je wrzucę, to to, co się dzieje na dworze, już będzie w niepamięci. A wiecie, co się dzieje na dworze? Na dworze jest śnieżyca. Nie, nie, to mi się nie podoba. No, no, to nie ten joystick. Ten joystick jakoś mi nie idzie. W ogóle jest jakiś taki toporny. Od Sega Mega Drive musiałbym zdobyć joystick, on jest kurde naprawdę świetny. Ale jak patrzyłem na ceny, po 60 zł za sztukę, mi się to naprawdę nie podobają te ceny. Nie? Może kiedyś. Teraz od Przeszczepixa mam nagrywarkę kupić do tych e-promów, więc pojawi się, powiem wam, tak w tajemnicy, że pojawi się demoscena na Atari 2600, nie? Wiecie, jak się niezmiernie cieszę? Dobrze, zmieniamy na jeden gracz, reset, fire. No, tu to się leci. No, ale nie paliwo, no, jak? Umówmy się, że to jest 154M. Oczywiście nie z delegacją czy coś tam. A szybciej. Ale bym przyzolił. Pięknie. 1600 punktów. No, mało brakowało. Trochę ględzę, nie? Jedni mówią, żebym ględził, inni mówią, żebym nie ględził. No to nie, tylko nie paliwo. To są te rosyjskie te samoloty z lotniska Siewiernej. Pięknie natankowany. Pić mi się nie chce. Pyk, pyk. Poleci tu biały. No a paliwo sobie rozwaliłem. Dobra, natankowany. Ten to jest upierdliwy strasznie, dobra. Jestem ciekaw, czy więcej filmu obejrzeliście, kurde, tego jak gra mi się męczy. Nie, 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 nie. No i znowu. A! Co to było? Nie! Nie, 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 tylko nie to. Nie! A to losowo one się poruszają. Leć! Aniele, leć! No tak, rozwal się o śmigłowiec. Dobra, kolejny poziom. Trudno wyczuć, jakie to są kolory, bo interpretacja tej maszyny co do kolorów. W sumie to niepotrzebnie zdradziłem się, że kurde, będę demo scenę wrzucał z Atari 2600. Moglibyście nie wiedzieć. Zresztą, czy ktoś doceni demoscenę z takiej maszyny? No chodź do tatusia. Tatuś kopnie. Pięknie. I kolejną buteleczkę. Cyk. No to ruscy piloci. Mogłem po tamtej stronie polecieć. Kurde, bym miał tyle strzelania.
cały czas na ręcznym prawie lecę. O, co zrobiłem? Dobra, białka, żeśmy ustrzeli. Dalej gnoju. Poddaj się, jesteś otoczony. Proszę bardzo. 10 tysięcy punktów. Spędzi mi oko, nie? Musiałem natankować. Zamrożona wyborowa. Wyborowa. Nie! To jest chyba jakaś wersja okrojona, powiem wam. Ponieważ nie ma czołgów. Tankujemy. 07, proszę. A! Co? What? Zapaliło te same punkty. Normalnie jak wojna w Afganistanie. A masz. Nie. 14 660 punktów, a wszystko dzięki joystickowi firmy MAT, bo to jest tak zwany pewien profesjonalizm. Gameplay nie będzie zbyt długi, ponieważ ta kamera nagrywa taką ilością danych, że wysłanie tego na YouTube'a zajmuje pół dnia przy moim łączu. No ale dobra. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Cześć.